dobry, jestem umówiony z kierownikiem. Nali. Gdzie? Na prawo. To nie przekona do tego, czy ja na darmo jechałem, czy bez potrzeby. To ja panu pokrótce może parametry streszczę. 18 zaworów, dwucylindrowy na turbo sprężarce, 12,6, przyspieszenie 850. A brygacze są w pakiecie? Ale ma pan złotą kartę? Nalepki w pakiecie, tak? Możemy rozmawiać konkretnie. Nalepki w pakiecie, 3 osłony wentylatora, 14 pozycji wydmuchujących, płyn do spryskiwacza. Dobrze, to witam po biedy, ale... Dzień dobry, ja do szefa. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja jestem umówiony. Z szefem rozmawiam. To pan? Tak, to ja. Spóźniacie. Ja? Tak. Ale skąd? Ja jestem 10 minut wcześniej. Umie wszystko? Wszystko. Umiem wszystko. Po chińsku? Po chińsku też umiem. Tak? A, dobrze. To na razie połowa pensja. Tak. Uczcie. Siedzieliśmy sobie z małżonką ostatnio, wie pan, kominek nowy. W takim kolorze chcieliśmy samochód do tego dobrać. Pan poleca nam ten model? Polecam. Niklowana chłodnica. Najnowsze alufelgi z Rezotoxu. To jest 17 lat gwarancji na wycieraczki, proszę pana. To nie ma szans. To tym pan będzie jeździł. No. Pana wnuki, prawnuki, ciotka, szwagi, nie, wszyscy będą zadowoleni. To jest dosyć ważne, bo poprzedni samochód, wie pan, taki polski był dosyć. 3 lata. Bez zarzutu. Proszę pana, to o czym jest rozmowa, to jest, proszę pana, firma. To nie jest tarpan. Dlaczego? Jak pan widzi. Ale jak tarpan? Też jest firma. No, wie pan, co... Chodzi mi o co innego, wie pan. Uchylny szyberdach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Eksploatuje się bardzo dobrze. Antykorozyjny samochód. Tam pan widzi perforację boczną. To wszystko mamy zabezpieczone. Okres gwarancji. Nie, ale tam jest brudno. Okres gwarancji 17 lat. No brudno jest, no brudno, bo tu się brudzi, no mamy problemy ostatnio z wentylacją, ale... Ej, 一会儿, dam się kajkę siał chłor, a? Teraz go gole, pan. Ej, chłopak. Tak. My wszyscy musimy do urzędu imigracyjnego. My. Tak. Ty, a ja. Na razie to zamówienie. Jesteś teraz szefem. Rób. Spróbuj. Sam? Tak, tak. Sam? Sam. Sam? Sam. No dobrze, to wie pan. To spod plastikowe, proszę pana. Niestety. Nie. No, pan sprawdzi sobie. Ja takiej papeli, proszę nie pana, niech pan idzie do salonu Żuka w takim wypadku. Żuka. Ja, nie, ma pan złotą kartę? Mam wszystko, co pan sobie życzy. Tylko, że ja plastikowego samochodu kupować sobie nie będę. Ja nie będę przyjeżdżał, proszę pana, że pana 12 przystanków rozmowa, jechałem tutaj. Ja siódemką. Ja jestem poważnym dealerem. Pan jest poważnym klientem, czy nie? Proszę pana, czy mam miesięczny, to znaczy, że jestem poważny. Truyền thấu thì chỉ muốn có 6 người bị bắt. Thế nhưng phiên tòa trong tuần là một điểm mốc quan trọng của nỗ lực nhằm đưa tất cả tội phạm chiến tranh ra trước bàn phóng ngựa. Ja mam takie duże okno przed domem. I potrzebuję, żebym go widział. On mi się... No takie będzie. Rozumie pan.
światła na pilota. Ja nie potrzebuję stawiać go z tyłu albo w garażu. Z przodu. Chodzi mi o to z przodu. Jak on jest ciemny, czy on w nocy mi się nie zleje z ogródkiem? Niestety, tutaj wie pan, to nie wchodzi w kompetencje naszych zagadnień. No to nie, no to ja to nie mogę. Proszę pana, proszę, niech pan idzie za salon Żuka. To... Co tu jest napisane? O co tu chodzi? Gdzie ja jestem? Ile to może trwać w głowie? Przecież wyraźnie ci napisali. Przynieś menu dla specjalnych gości na stolik numer 5. Ja nie po to przyjeżdżałem, proszę pana, że pana 12 przystanków jechałem tutaj. Ja siódemką. Mój czas jest bardzo cenny. Musi pan się zastanowić, jakie pytania mi zadać, ja panu odpowiem. Dobra. Podniosę panu machę, odkręcę koło. Cokolwiek zrobię, żeby panu pokazać ten samochód, zaznajomić pana z tą konstrukcją niebagatelną, najnowocześniejszą w XXI wieku. Dobra. A, wiem. Jest. Niech mi pan powie, czy te takie nalepki, to one się do tej szyby przylepią? Mamy. I mamy obcięte palce takie i tą gębę taką, co wystaje z... Dostaje pan nowy samochód. No właśnie. Cenę pan zna. No. Chce pan, niech pan kupuje. Ale, nie, proszę bardzo. Muszę jeszcze raz zobaczyć, że to chce. Posłuchaj, kryty, nie denerwujesz mnie. Nie leć już do tej tablicy. Na tej kartce napisane jest. Menu dla specjalnych gości leży na półce przy zlewie. Nie. A ta, to, co pan powie o tej tu przerwie? Szpara konstrukcyjna. Wie. Co za ze mnie? Idiot. Co to jest? Nadmuchiwacze. To. Nic nie będę montował, co? Nie rozumie pan, co ja do pana mówię? Nigdy nie sprzeda. Sprzedam, proszę pana. Wcale nie potrzebuję takich klientów tutaj. Słucha mnie pan w ogóle? Co jest? Sorry.